Co to jest zabawa? Zabawa to jest coś takiego, jak na przykład człowiek, a szczególnie dorośli lubią bawić na zabawach, a szczególnie panowie lubią się bawić, bo lubią sobie popić. Na przykład mój tata bawi się moim misiem. I ty mu na to pozwalasz? Sam se zabiera. Ulula go, położy go. A co na to mamusia? Mamusia jest zazdrosna. Zabawa jest trochę przyjemna. A dlaczego trochę? Bo jak dostaniesz piłką w głowę, to już nie jest takie radosne, jak dostałem raz. A to znaczy, że zabawa jest potrzebna nie tylko dzieciom? Nie tylko dzieciom. Każdy się bawi, no nawet mama się moja bawi czasami. Ale w jaki sposób? Nitką, igłą. Szyje mi dziury. Bawi się w naczynia. Mama się bawi w odkurzacz, a tata w gazetki. A do czego zabawa jest najbardziej potrzebna? Do rozwijania się. Ale szczególnie taka dobra zabawa służy nam do rozwijania. To znaczy jaka? Taka, w którą się bawimy mądrze. Nie tak, że bawimy się w głupiego jacia. Po głupim jasiu nie będziemy mądrzejsi. A po czym będziemy mądrzejsi? Po piłce nożnej. Wcale, że nie. Zabawa nam potrzebna jest spokojna. Ale w piłce nożnej można się dowiedzieć ciekawych rzeczy. Na przykład jakich? Jak trzeba zrobić, żeby wpuścić gola, to się w życiu przyda mocno. Marian, to dzieci nada. Prawdziwa zabawa to jest przy garkach i przy kuchni. Tak jak moja mama. Ale zabawa jeszcze fajna jest, taka już spokojna, taka za relaksem, na przykład w drutowaniu. A co to znaczy w drutowanie? Moja babcia robi na drutach. Potem można to sprzedać. Najważniejsze jest, żeby z zabawy była forsa.